Dojeżdżamy do pierwszego odcinka specjalnego. Powoli zaczynam mniej więcej rozumieć, o co w tym chodzi. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle dokumentów. To jest bardzo poważna sprawa. Przed sobą mam haldę, którą już uruchomiłem w złym momencie. Także generalnie nie dość, że muszę kontrolować te liczby, to muszę sobie w głowie przez cały czas dodawać ten błąd, który założyłem na samym początku. Ale nie jest źle, słuchajcie. Naprawdę Mateusz jest obiecujący. Nie, jest... Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Witam Was ze startu do Coppa delle Alpi, nieoficjalnie nazywanej zimową edycją Mille Miglia, czyli jednego z najważniejszych o tej porze roku rajdów na regularności na świecie. O co chodzi w tej wyjątkowej dyscyplinie motoryzacji klasycznej, spytacie? Cóż, my też nie znaliśmy odpowiedzi na to pytanie, dlatego postanowiliśmy się przekonać, o co chodzi z tymi rajdami na regularność na własnej skórze. I tak w tym roku na starcie Coppa delle Alpi pojawiła się polska załoga Patryk Mikiciuk i Mateusz Żuchowski wraz z Fordem Escortem RS2000 rocznik 1981. Zobaczcie, co nam z tego wyszło. Zaraz zaczynamy nasz pierwszy odcinek pomiarowy. Ja myślę, że chyba możemy tam podjechać, wiesz? Myślisz? Bo mamy 9 minut. Oficjalnie mamy 9300 metrów ze średnią prędkością 40 km na godzinę. Po serpentynach, tak, czyli tak, do zera jest, gaz, do zera to, gaz, tak, prawie, tak, że to, tak. To nie jest wcale taka mała średnia. Uh-huh. Start. Dobra, jadymy. Dobrze jest. 9300 metrów przed nami. Tu schodzimy do poniżej 30 km na godzinę, żeby za sekundkę nadrobić. Tak. A będą ostrzejsze te zakręty. Ile mamy mieć tutaj średniej? 40 na godzinę. Okay. 13 minut 57 sekund. Na razie jedziemy 50 sekund i przejechaliśmy 750 metrów. Dobra, ja ustawiam koło 50 wobec tego, no, no, tak? No. Utrzymuję. Tak, tak, tak. Zaczyna się śnieg naokoło drogi. No ciekaw jestem, czy na samej górze będzie śnieg. Podobno ma być śnieg. Ma być śnieg, tak? Jest w śniegu, to w ogóle powiem ci, jeżeli wow, będzie ta średnia, to stary, my ciśniemy po prostu, ile wejdzie. Patrz, on jedzie dużo wolniej. No. I teraz pytanie, co robimy? Czy go wyprzedzamy? Nie. On teraz tam jedzie, a ci za nami jadą dużo szybciej. No ale dokładnie tak. Pytanie, co robimy? Uciekamy? Może być tak, że każdy ma jednak inną, wiesz? Ale zobacz, tamci też nie jadą wcale szybko. Weźmy sobie kontrolnie, tak zobaczymy, wiesz, połowę. 4600, mamy 800 metrów, być za 2 minuty. Okej. Okay. Dobra, czyli wolniej jest. Wolniej. Czyli wolniej. To odliczaj mi do połowy. Dobrze. Ile mamy? No 600 metrów i mamy jeszcze no minutę 20 sekund. 600, no jeszcze, no dobrze, to nas wyprzedzenie. Możemy jeszcze troszkę nie? przyspieszyć. Mamy 500 metrów. 500 metrów w minutę. Dobre tempo teraz? Tak, ale troszkę wolniej, wolniej, wolniej. Bo 300 metrów 45 sekund. 300 metrów 45 sekund. Dobra. 250 metrów w no 40 sekund. To nie, wolniej, wolniej, wolniej. Teraz jest połowa i jesteśmy 15 sekund przed czasem. Dobra. Dobra. No ale jak widać, to w takim razie to jest mniej więcej. Czyli niepotrzebnie wyprzedzaliśmy tam 3-5-6. Tak, tak. Aż tylko cały czas jedziemy jakby za wolno, nie? Tak. Ale ten za nami i teraz jakby trzyma za nami dystans 1. Tak, ale i tak go wyprzedziliśmy, więc on może być za wolny. A tamten Porsche'ak pojechał i poszedł dużo szybciej. No zostało nam 600 metrów, jakieś 7 według haldy. Mamy 700 metrów, a 20 sekund. Za wolny. Ile czasu? 3, 2, 1. Brawo, brawo! Wow.
Jeżeli nasze obliczenia są dobre, to się udało. Wow. 79, Holanda, Patryk Mirczuk i Mateusz Zucowski. Una Ford Escort RS. Jesteśmy po pierwszym odcinku. Na szczęście okazuje się, że nie mamy żadnej kary i prowadzący prawie do next one. Okay. Musicie też poznać, wiedzieć, jakie są zasady rajdu na regularność. My też tak naprawdę je dopiero poznajemy. Znamy to z teorii i mieliśmy pierwszy raz do czynienia w praktyce, wyszło tak sobie. Wiemy więc już, co może iść źle. I dlatego odrabiamy pracę domową. Co to oznacza? Mój szanowny pilot siedzi i oblicza czas, w którym powinniśmy się zmieścić, żeby uzyskać średnią prędkość. Teraz tak, gdzie mamy średnie prędkości? O co chodzi? Średnie prędkości mamy tutaj. Cały w ogóle ambaras polega na tym, że mamy bardzo dokładną instrukcję tego, jak powinien wyglądać nasz przejazd, który jest podzielony na sekcje z dokładnie wyliczonym dystansem i czasem, w jakim mamy to przejechać, oraz średnią prędkością. I to jest ten ideał, do którego mamy się zbliżyć. Przecież nie wszystkie z tych danych są podane, co kończy się tym, że korzystam z mądrych kalkulatorków w internecie do tego, żeby sobie to wyliczyć. I teraz tak, nie możemy się na odcinku specjalnym zatrzymać. To nie jest tak, że możemy zrobić jeden, dwa, zatrzymać się i poczekać i wjechać na to. Nie. Nie możemy też zrobić, myślałem, że coś zrobił nam naszemu eskortowi biednemu, który stoi tutaj, tu ładnie. Nie możemy też pójść do odcinki, bo podczas tego odcinka znajdują się również radary w poszczególnych miejscach. Znajdują się ukryte kontrole, my nie wiemy w których miejscach, więc chodzi o to, że na całym przestrzeni całego odcinka musimy utrzymywać zadany czas przejazdu. Przy czym w ramach tego odcinka są kolejne odcinki, na których jest bardzo dokładnie podane na dystansie, który tutaj wynosi na przykład 200 metrów, 80 metrów, z jaką dokładnie prędkością mamy się poruszać. I tak przez 1100 km. Przy czym jest to prędkość podana na przykład do setnych części po przecinku, a więc mamy do przejechania 80 metrów ze średnią prędkością 15,16 km na godzinę. Rozumiecie coś z tego? Ja nie. Ale my się uczymy, staramy się szybko nauczyć. Zaraz startujemy w kolejnym odcinku, także... Lecimy. Lecimy. To jest zaraz, bo oni chcą, żebyśmy jechali, nie? Jak jest? No to się nie może nie udać. Dobra. Gotowy? Tak. No dobra, dzień dobry. Nowy dzień, nowa próba, nowe wyzwanie. Nowe i teraz warunki. Tak, nowe warunki. Opowiedz mi proszę, ten odcinek ile ma? Ile odcinek... na godzinę? Mów mi też ile na godzinę. Dobrze, wiesz, dobrze. Odcinek jest niedługi. On razem ma, to jest kilkaset metrów, nawet mniej niż kilkaset. Dobra. Pierwszy odcinek z jaką prędkością jedziemy? 15 na godzinę. I tak jedziemy 20 sekund. 15 na godzinę, dobrze. 19 sekund tak będziemy jechać. 15 ma być, tak? Ma być 15 na godzinę, no. Przez 80 metrów. Jeszcze nigdy jazda z prędkością 15 na godzinę nie była tak... Nie była tak emocjonująca. Tak. Ja. Dobra. Raczkaj, czekaj, powoli, bo się... Dobra. Jedziemy. Czekaj. Czekaj, bo mi się zawiesił GPS, dobra, nie pokazuje mi. Dobra, jedziemy, czekaj. Czekaj, mamy 19 sekund mamy, żeby dotrzeć tutaj, czekaj. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No dobrze. Dobra, lecimy dalej. Teraz 12 sekund masz tam, czekaj. 7, 6, 5, 4, 3, 2, no dobrze, no lecimy dalej. Tutaj 17 sekund, żeby mam do prosto tego... Prosto czy w lewo? Nie. Pytanie. W lewo. Na pewno są takie programy, wiesz, w telefonie, że możesz kliknąć. Tak, nie mają, wiesz, tutaj nasi rywale mają. Widziałem, że my są obstawieni, ale my idziemy... Nie, to trzeba zgodnie z duchem. Dlatego nawet mam taki zegarek, taki bardziej analogowy. Nazywa się to stoper, wiesz? A ze wskazóweczkami sobie widziałem, wiesz. 700 metrów i minuta. 700 metrów. Jest tutaj punkt. A, bo tu jest. Nie, tu jest czas.
To jest informacja, nie? Nie wiem. A stempelek tutaj mamy. Mamy dokładnie 13:32 i 35 sekund. No, nawet według tego zegara, który jest najważniejszy, mamy 13:32 i 20 sekund. Dlaczego ten zegar jest taki ważny? Otóż w rajdach na regularność, w momencie kiedy zaczynamy jechać, mam wpisaną godzinę, o której wyruszyliśmy, po czym mamy 5 godzin na dojechanie do kolejnego etapu. I to 5 godzin nastąpi za 25 sekund. Ja tę kartkę muszę przekazać dokładnie w tej sekundzie, w której to następuje. Tutaj różni uczestnicy stali wokół mnie i oni po prostu czekali na swój moment, kiedy mogą tę kartkę przekazać. To jest kolejka. O, i właśnie i w tym momencie, jeszcze nie w tym momencie, pan jest bardzo dokładny. Mimo, że to są Włosi, tutaj dokładność jest liczona co do sekundy. O, w tym momencie następuje przekazanie. Siamo 69. To jesteśmy my. Pan w tym momencie wpisuje nam dojechanie do końca etapu. I w tym momencie zaczynamy równolegle już kolejny etap. To nie jest takie łatwe. Grazie bene. I teraz mamy 4 godziny na przejechanie odcinka Sarnonico do Bormio. Okazało się, że nasza polska reprezentacja przedzieliła dzielnie tych, którzy liczyli na 61 miejsce. Nie. Którzy liczyli na awans do pierwszej 60. Tak. Nie pozwolimy na to. Nie. I prawda jest taka, że analizowaliśmy wczoraj wyniki i mamy naszą tajną broń. Tak. Nie jest nią Mateusz. Doszliśmy do przełomowego wniosku, że da się to robić lepiej. Bo na pewno zaczęliśmy kombinować, że przecież jeżeli chodzi o to jazdy na regularność i ludzi, którzy jeżdżą, którzy najczęściej mają jakieś różne dziwne firmy, również zajmują się oprogramowaniem, to na pewno ktoś wpadł na pomysł i wymyślił jakąś aplikację, która pokazuje troszkę więcej. Mm-hmm. I taka aplikacja właśnie padła naszym łupem. Kosztem jedynych 49 zł 99 groszy. Prosto? Tak, prosto. Stałem się dużo profesjonalniejszym pilotem, który dzięki zdobyczom współczesnej techniki będzie w stanie z dużo większą dokładnością mierzyć, przewidywać, planować i kontrolować każdy przejazd. Prawda jest taka, że mogliśmy również zainwestować około 100 euro, ale stwierdziliśmy, że nie ma co się wygłupiać, bo to jest ta aplikacja za 100 euro na pewno jest dla amatorów. My jesteśmy profesjonalistami. No właśnie, to jest też taki minus trochę tej aplikacji, że ja się dowiem, ile ten odcinek ma cały w momencie, kiedy nacisnę start. A wtedy dopiero mi się tutaj pojawi. Okej. Okay. Ale wpisałeś te wszystkie dane. Tak. Ja nie, tutaj to wszystko załadowałem, ja to przy śniadanku wszystko wpisałem. To może naciśnij start metr przed. Dobrze. Rozumiesz, czyli żebyśmy mieli czas na reakcję jaką. Bo jeżeli my się... Dobrze. Tym bardziej, że ona ma opóźnienie 1,5 sekundy mniej więcej. No, to dużo. Sekundy. To dużo w momencie, kiedy walka jest o dziesiąte części sekundy. Ja wiem. To rozumiem, jak wszystko przeniesiemy. Jeżeli my ją oszukamy, ona nas oszukuje, więc oszukajmy my ją. Czyli znów, zapraszamy Was na niezwykłe spektakle grzybowych emocji. A jak dojść do niezwykłe emocjonalnej jazdy przy prędkościach 22,1, 17,8, 14,9 km na godzinę. I 21,37. I 21,37. By nie było, że zmyślę. Naprawdę masz 21,37? Tak. Mamy przejechać 150 metrów z prędkością 21,37. Gotowi? Gotowi. Ile ma być? Pierwsza prędkość 19 na godzinę. Czekaj, nie wiem, bo czy możemy startować? Start. Dobra, ideal time, jest nieźle. Ideal time. Troszkę mniej gazu. Mniej. Dobrze, jedziemy. Teraz prędkość 29 na godzinę. Mamy tak jeszcze, słuchaj, kilometr. Za szybko nawet wszedł. Znaczy za wolno. O, już dużo za wolno, widzisz? Teraz mi się przełączyło. No. Sekundę za wolno. Musisz przyspieszyć. No. Dobra, koniec? Koniec.
No dobra, a teraz powiedz mi, Mateusz, tą próbę, z jaką prędkością jedziemy? Różną. Zaczynamy od prędkości 18,67, następnie 21,82, no i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, że te odległości nie są wielkie, widzisz? Oczywiście, że wiem, ponieważ jestem przygotowanym pilotem. No to co? Powoli goły. No chyba tak. Teraz mamy 19. Nie, za szybko, za 2 sekundy. 2 sekundy jesteś tam, 2 sekundy jesteś przed czasem. Cały czas 2 sekundy przed czasem. Jeszcze się nie zgraliśmy. Musisz taki mamy patrz, wolny jaki czas, idealny. Kurde, pierwsze miejsce. Dobra, no. Dobra, teraz 35 na godzinę, teraz to już jedź. 35 na godzinę i tak 1700 metrów mamy jechać. Zobacz, no za wolno jedziesz, dobra. Wziąć ci to? Nie, dobra. Dobra, za wolno, cały czas za wolno. A czy jeszcze jest tam jakiś dalej odcinek? Tak, to jest dopiero 2 z 10. Co ty mówisz? No na koniec nas tak biorą na zmęczenie. Dobra, za szybko jedziemy troszkę. I czas od razu się poprawia. No i już, dawaj. No i zobacz, no strata jest. Strata jest, dobrze, teraz. No dobrze. Ale powiem wam, że ta aplikacja nie do końca działa. Znaczy tak ona naprawdę działa. Ona działa strasznie dziadowsko. Jeżeli tak. Wydaje nam się, że jest dobrze, to znaczy, że jest absolutnie do kitu. Tak, bo więc to jest takie przesunięcie 20 metrów, tylko 20 metrów w tych warunkach to jest no, taka strata, że równie dobrze moglibyśmy ten nie przyjeżdżać. 23 na godzinę. A mój ko. Wolniej. 20. Dobrze. Znaczy nie wiem. No właśnie, i zbliżamy się do Bormio. Tylko ciekawe teraz tak, bo my mieliśmy 13.13, 4 godziny, 17.13, a jest... O! Spóźnionko łapiemy. Pierwszy raz w tym razie. O nie, no czerwony dywan! Czyli tak mi przerwali. Dobrze, to jeszcze raz. Przepraszam, no, że ci przerwałem, ale pojawił się czerwony tak, dywan. Tak, dobrze. A jak się pojawił czerwony dywan... Teraz to jest grand definito. Ale i tak nie będziemy wysiadać. No ale tutaj przynajmniej. Myślisz? Żeby było widać, że jesteśmy z Polski. Z Polski, dobra. Tak. Patrzcie! Machają, jest fajnie, wow! No, jest naprawdę. Się z panią nawzajem kamerujemy. To były wspaniałe 4 dni, to były wspaniałe 1100 km pełne, naprawdę wielkich emocji. W rajdzie, którego nigdy w życiu nie braliśmy udziału, jesteśmy po raz pierwszy w ogóle polska flaga pojawiła się w Coppa della Alpi. Nie tylko my, ale również jeszcze jedna załoga z Polski Jaguarem XK. Fajne wydarzenie, fajne przeżycie, dla nas coś absolutnie nowego. Mateusz też sprawdził się absolutnie w nowej roli. Bez wątpienia jest najlepszym pilotem wśród dziennikarzy klasycznej motoryzacji, którzy brali udział pod polską banderą w Coppa della Alpi. Najlepszy jest w tym. A ogólnie nadal pierwszej setce w ogóle. Więc jest najbardziej szkoda nam, że zostawiamy eskortę. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.